No przede wszystkim tak naprawdę jesteśmy na krawędzi takiej wojny pełnoskalowej na Bliskim Wschodzie. Ta odpowiedź irańska na atak na konsulat w Damaszku irański, zrealizowany przez Izrael, ona musiała mieć miejsce i ona pomimo tej takiej skali, która działa na wyobraźnię, to jednak ma w większym stopniu wymiar propagandowy niż rzeczywisty. Izrael na pewno w jakiś sposób odpowie. Pytanie jak? Sądzę, że nie będzie tak jak to jakaś mocna odpowiedź. Przynajmniej Stany Zjednoczone mocno naciskają na to, żeby nie rozpętywać kolejnej wojny na dużą skalę, ponieważ to się mocno też odbije na interesach gospodarczych.